Otwieram 24. sesję Rady Gminy. Stwierdzam, że na ogólny stan 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczy 13. Wobec tego sesja jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam przybyłych na sesję wójta pana Roberta Kasperczaka. Witam panią sekretarz Karolinę Zaborską. Witam panią skarbnik Monikę Ławecką. Witam również prawnika pana Roberta Paterskiego oraz wszystkich przybyłych radnych. W tym miejscu powinienem zapoznać państwa z klauzulą RODO, ale myślę, że wszyscy doskonale ją znają, dlatego nie wiem, jakie jest zdanie państwa radnych, ale według mnie nie widzę konieczności odczytywania. Czy państwo radni się z tym zgadzają? Dziękuję. Przejdę wobec tego do odczytania porządku obrad dzisiejszej sesji, a przedstawia się ona następująco. Punkt pierwszy to jest informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt drugi to jest informacja z posiedzeń komisji. Złożona będzie przez przewodniczącego rady. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026. Punkt szósty to jest uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Punkt siódmy to jest uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat. Punkt dziewiąty to jest podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków. Punkt jedenasty, sprawy bieżące, to jest plany pracy komisji na 2021 rok. Punkt 12. Interpelacje i zapytania. I punkt 13. Zakończenie. Przejdę do realizacji naszego programu. I tutaj poproszę pana wójta o informację z pracy w okresie międzysesyjnym. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym, realizacja uchwał i wniosków. Uchwały z 23. sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2020 roku zostały przekazane do nadzoru Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Organy nadzoru do dnia sesji rozstrzygnięć nadzorczych nie wydały. Termin jeszcze nie minął. W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostały opublikowane uchwały w sprawach wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice. Na poprzedniej sesji radny Jerzy Rezler złożył interpelację w sprawach założenia oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej po szkole letnisku, zamontowania tablicy ogłoszeniowej w Grotnikach na ulicy Wiejskiej przy wiacie autobusowej i zagospodarowanie terenu, budowy chodnika na ulicy Łąkowej w Grotnikach, naprawy w ramach gwarancji wybudowanego ostatniego odcinka drogi na ulicy Wiejskiej w Grotnikach. Odpowiedź na interpelację w załączeniu. Radna Irena Przeszgór uzyskała wyjaśnienia w sprawach konkursu na kierownika środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach oraz wyjazdu z marketu Polo na placu 21 października. Odpowiedź dla pana radnego Jerzego Rezlera. Informuję, iż budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dworcowej po szkole letnisku i budowa chodnika na ulicy Łąkowej w Grotnikach nie są ujęte w planie. Inwestycje przewidywane do realizacji zostały przedstawione radnym w projektach budżetu na 2021 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2026.
W pierwszej kolejności w Brodnikach zostanie dokończona budowa ulicy Wiejskiej. Inwestycja niniejsza uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych z rządowego programu inwestycji lokalnych. Odnośnie tablicy ogłoszeniowej, została ona ustawiona, natomiast teren przy wiacie autobusowej zostanie zagospodarowany w pierwszej połowie 2021 roku. Interpelację w sprawie gwarancyjnej naprawy odcinka drogi na ulicy Wiejskiej w Brodnikach przekazałem do Zarządu Dróg Gminnych i Gminnego Zakładu Komunalnego o podjętym stanowisku przez wyżej wymienione jednostki w sprawie zgłoszonych usterek. Pan radny zostanie poinformowany. Szanowni Państwo radni, kilka słów odnośnie działalności wójta. 11 grudnia 2020 roku wziąłem udział w otwarciu przebudowanej drogi powiatowej na trasie Gołanice i Żyżyce Kościelne. Za inwestycję pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 4760B na odcinku Gołanice i Żyżyce Kościelne odpowiedzialny był Zarząd Dróg Powiatowych, który w czerwcu podpisał umowę ze spółką Drog z Gostynia. Wykonawca wygrał przetarg, składając ofertę w wysokości 3 152 836 zł. Przebudowa obejmowała odcinek o długości 4,2 km. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%, jak również z budżetu gminy Włoszakowice w wysokości 250 tysięcy oraz środków własnych samorządu powiatu leszczyńskiego. Tego samego dnia przy okazji otwarcia drogi zaprezentowałem staroście leszczyńskiemu oraz wicestaroście bazę, powstającą bazę ratowniczo-edukacyjno-medyczną w Dominicach. Myślę, że Państwo radni mieliście okazję na stronie gminy tą informację zobaczyć, jak wstępnie wyglądają te dwa kontenery. Oczywiście jest to inwestycja, która będzie realizowana jeszcze w nadchodzącym przyszłym roku. W grudniu wraz z podinspektorem Piotrem Wiązanią odwiedziłem remizy OSP z terenu naszej gminy. Odwiedziliśmy wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy okazji miałem okazję zobaczyć stan zaawansowania remontów, bo takowoż remonty w naszych remizach w gminie się dzieją, oraz miałem możliwość i okazję wręczyć, przekazać sprzęt zakupiony na potrzeby każdej jednostki. 17 grudnia podpisałem akt notarialny na sprzedaż dwóch działek numer 221/2 oraz 221/12 na powiększenie sąsiedniej nieruchomości we Włoszakowicach na ulicy Jana Otto. 17 grudnia spółka Nodos Leszna, która przebudowuje odcinek o długości 850 metrów bieżących w Krzycku Wielkim na ulicy Krzyckiego, rozpoczęła układanie warstwy asfaltu. Dzisiaj, z tego co wiem, trwają prace wykończeniowe, poboczy. Myślę, że wszystkie uwagi, które spłynęły w ramach próśb i petycji ze strony mieszkańców Krzycka Wielkiego, które przekazywała również pani sołtys Krzycka Wielkiego, a które zostały skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych, zostały spełnione. Oczekiwania mieszkańców w ten sposób zostały spełnione. Jutro, to dla Państwa rady taka informacja, jutro o godzinie 11 odbędzie się spotkanie w Krzycku Wielkim, na które zostałem zaproszony. Dzisiaj również zaprosiłem panią Dorotę Langner i pana Kazimierza Kurpisza, czyli radnych miejscowości Krzycko, na malutkie otwarcie tej inwestycji. Nie jest to jakieś huczne otwarcie w związku z oczywiście z obostrzeniami covidowskimi, ale będzie pan starosta, będzie przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych, będzie oczywiście przedstawiciel głównego wykonawcy i tutaj przedstawiciele naszego samorządu. Kilka dosłownie minut spotkania, przejdziemy się, zobaczymy, jak ta inwestycja została wykonana, gdzie jeszcze są jakieś braki do poprawek, to wszystko ewentualnie jutro zobaczymy. Także mamy Krzycko Wielkie, powiedziałbym,
inwestycje drogowe tegoroczne. Myślę, że bardzo odważne inwestycje. Mam tu na myśli naszą drogę, ulicę Mieczysława Górnego i teraz ten drugi odcinek, ulicę Krzyckiego od Krzyżówki do granicy Krzycka Małego. Tym sposobem i powiat, i gmina zamknęłyby niejako modernizację dróg po budowanej sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. Oczywiście potrzeb jeszcze jest więcej. To są studnie bez dna, to Państwo doskonale wiecie, w każdej miejscowości tych potrzeb jest mnóstwo. Myślę, że sobie poradzimy tutaj wspólnie w przyszłych latach. 18 grudnia w salce masońskiej wręczyłem w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, odznaczenia za wieloletnie pożycie małżeńskie. To nie tylko 18, ale to również był piątek, ale również poniedziałek kolejny, wtorek. Jeszcze powiem Państwu, że styczeń również to będzie miesiącem, gdzie będę jeszcze spotykał się bodajże z dwoma parami, które obchodzą jubileusz 50-lecia i będę wręczał medale imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 17 par w naszej gminie w tym roku obchodziło ten wspaniały jubileusz, a dwie pary obchodziło jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Wszyscy młodzi, wspaniale wyglądający, także bardzo się cieszę, że mamy takie wspaniałe pary, które dożyły tak wspaniałych jubileuszy. Szanowni Państwo Radni, pragnę Państwa również poinformować, że na dzień dzisiejszy gmina Oszakowice złożyła 3 kolejne wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to trzeci nabór. Pierwszy, pamiętacie Państwo, otrzymaliśmy 509 tysięcy, który przeznaczyliśmy na finansowanie częściowe ulicy Mieczysława Górnego. Druga transza to 1 000 000 zł, która będzie przeznaczona na ulicę Boszkowską, Wiejską i Krótką w Grotnikach. A teraz do 28 grudnia był trzeci nabór. I gmina Oszakowice złożyła następujące wnioski. Pierwszy wniosek to przebudowa ulicy Myśliwskiej we Włoszakowicach. Wartość to 810 tysięcy, to wartość oczywiście kosztorysowa przez gminę opracowana. Zakres prac to przebudowa na odcinku długości 210 metrów bieżących. Ta droga, Państwo wiecie, że łączy się z drogą powiatową, główną zresztą drogą, czyli ulicą Kurpińskiego we Włoszakowicach. Droga klasy D, kategoria ruchu KR2, prędkość projektowana 30 km. Będzie tam wykonane odwodnienie przez sieć przykanalników, studnie rewizyjne i ściekowe do kolektorów kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego szerokości 6 metrów oraz zjazdy do posesji z kostki brukowej. Na przebudowanie odcinka zostanie wybudowana pętla autobusowa o nawierzchni asfaltowej wraz z miejscami parkingowymi oraz miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, czyli obecnie to jest to miejsce przy sali i przy szkole, gdzie możemy tam samochodami spokojnie wjechać czy autobusami i tam się ustawiamy. Proszę Państwa, Państwo Radni, już mam momencik. Drugi wniosek, jaki gmina złożyła w ramach trzeciego naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to przebudowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach. Kwota tego przedsięwzięcia kosztorysowa to 800 050 zł. Zakres to przebudowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza na odcinku 370 metrów bieżących łączącego się z drogą gminną ulica Moniuszy.
Czy Państwo radni wiecie, o jakim tutaj terenie mówię? Parametry oczywiście techniczne, zgodnie z parametrami przewidywanymi dla tego typu drogi. Również będzie wykonana sieć przykamialników, studnie rewizyjne, studnie ściekowe. Projekt obejmuje także ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6 metrów z kostki betonowej brukowej, nawrotkę dla samochodów na ulicy Kurkiewicza oraz urządzenie bezpieczeństwa ruchu w celu polepszenia bezpieczeństwa na przebudowywanych odcinkach ulic. Ulica Myśliwska, tutaj dodam, że planowane rozpoczęcie inwestycji to marzec 2022, ponieważ tutaj dofinansowanie do tego programu jest, może być w cyklu dwuletnim, czyli my możemy tę inwestycję wykonywać 2021 i 2022. Myśliwska to 2022, początek marzec. I zakończenie, przewidywany termin to lipiec 2022. Jeżeli chodzi o ulicę Spokojną, Bogusławskiego i Kurkiewicza, to planowane rozpoczęcie robót to czerwiec 2021 i zakończenie listopad 2021. I trzeci projekt, który gmina Uszakowice złożyła, to projekt dotyczący zespołu szkół ogólnokształcących we Uszakowicach. I wartość tego projektu to 4 400 000 zł. I tutaj ten projekt będzie polegał na wykonaniu nadbudowy budynku zespołu szkół ogólnokształcących wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej z kotłowni węglowej na gazową. Prace również obejmują demontaż i roboty rozbiórkowe istniejącego dachu, wykonanie nadbudowy piętra budynku, docieplenie dachu, wykonanie niezbędnych instalacji, modernizację kotłowni, przyłącze instalacji gazowej. Realizacja projektu pozwoli na zorganizowanie kształcenia wszystkich uczniów zespołu szkół ogólnokształcących w jednym rozbudowanym budynku. Obecnie wiecie Państwo, że w budynku A uczą się dzieci z 24 oddziałów, a w budynku B, czyli tym, który znajduje się na placu 21 października, dzieci z 3 oddziałów. Rozpoczęcie to maj 2021, a zakończenie to grudzień 2022. To są wnioski, proszę Państwa, które gmina Uszakowice złożyła. Czy będzie przychylność, aby którykolwiek z tych wniosków został zaopiniowany pozytywnie i został przyjęty i przez pana premiera podpisany, zobaczymy. To są plany, to są te inwestycje, które chcielibyśmy tutaj jako wszyscy realizować, ale czy będą one realizowane, uzależnione jest to od dofinansowania trzeciego naboru w ramach rządowego programu tych inwestycji lokalnych, o których Państwu mówiłem wcześniej. Szanowni Państwo radni, w dniu 28 grudnia 2020 roku rozpoczęto przebudowę ostatniego odcinka chodnika na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Bukówcu Górnym. Kto przejeżdża przez Bukówiec, to ma okazję pewnie zauważyć, że kilka miesięcy temu te prace zostały rozpoczęte. Rozpoczęliśmy od ulicy Jesierzyckiej i przemieszczamy się w kierunku ronda. Dzisiaj jest wykonane około 300 metrów chodnika z kostki brukowej. Do zakończenia tej inwestycji zostało około 150-200 metrów, bo całość obejmowała około 500 metrów. To Państwo wiecie również, że kostkę otrzymaliśmy z powiatu leszczyńskiego, konkretnie Zarządu Dróg Powiatowych, a tą inwestycję realizują pracownicy Zarządu Dróg Gminnych. Proszę Państwa, kolejna inwestycja, która jest niewątpliwie bardzo ważną i potrzebną, to przebudowa ulicy Zalesie we Włoszakowicach. Przetarg został już rozstrzygnięty. Na ten przetarg wpłynęło 11 ofert.
wybraną, najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie założenia przetargu, to konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe Pramas z Leszna jako lider i jako partner Lumax Łukasz Masłowski również z Leszna. Wartość umowy to 773 681 zł i 7 groszy. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 roku. Umowa zostanie podpisana w dniu 5 stycznia 2021 roku. To jest temat już uzgodniony, czekam na przyjazd wykonawcy i będziemy taką umowę podpisywali. Myślę, że to ulica również i mieszkańcy tej ulicy długo oczekiwali tego remontu. Spełni się to właśnie, myślę, tutaj w przyszłym roku do czerwca będzie ta droga przebudowana. Jak powiedziałem, to jest ta główna ulica plus dwie, które dochodzą do ulicy Zalesie z ulicy Leśnej. Również jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargów z POKR-u, czyli tutaj z tego funduszu dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wpłynęło 6 ofert. Cena najniższej oferty to 613 770 zł. Złożona przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Termin realizacji tych odcinków dróg dojazdowych to 31 maja 2021 rok, a przypominam, że to będą drogi dojazdowe we Włoszakowicach, Bukowcu Górnym, Krzycku Wielkim, Dłużynie i Jeziorzycach Kościelnych. Kilka słów o funkcjonowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego naszej spółki. Zakończono wymianę przyłączy wodociągowych w Krzycku Wielkim na ulicy Prymasa Andrzeja Krzyckiego na odcinku remontowanej drogi powiatowej, w efekcie których wyłączona z eksploatacji została azbestowa cementowa sieć wodociągowa o długości około 900 metrów. Odcinek od skrzyżowania Krzyckiego-Mutkowska w kierunku Krzycka Małego. Również cały czas trwają prace wodociągowe w innych miejscowościach, wykonywane są przyłącza, budowana jest również sieć wodociągowa, cały czas również trwa duży projekt modernizacji stacji uzdatniania wody, tam gdzie Państwo radni mieliście okazję być ujazdowo, budowa systemu, który połączy wodociągowego, oczywiście, który połączy Włoszakowice z Dominicami i Grodnikami. Ten temat cały czas jest realizowany. Proszę Państwa, cały czas, to też wiecie, jest realizowana budowa stadionu lekkoatletycznego z boiskami wielofunkcyjnymi. Termin zakończenia tej inwestycji nieuchronnie się zbliża, to 31 stycznia 2021 roku. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Myślę, że ten termin nie jest w żadnym momencie zagrożony. Proszę Państwa, i tak na zakończenie już chciałbym powiedzieć, że nie widzę. Dobrze. O godzinie 10 dzisiaj miałem okazję spotkać się z panią Reginą Grycz, postać chyba wszystkim Państwu radnym znana. Pani Regina Grycz z dniem 31 grudnia tegoż roku kończy pracę w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach. Spotkałem się z panią Reginą, podziękowałem jej w imieniu własnym i również tutaj w imieniu państwa jako radnych podziękowałem pani Reginie za od 1985 roku pani Regina pracowała w Urzędzie Gminy we Włoszakowicach. Kiedyś to oczywiście były terenowe organy administracji państwowej, bo tak to się kiedyś nazywało. Nie wszyscy tego to pewnie pamiętają, ale to ogólnie rzecz biorąc to, nazwijmy to gmina Włoszakowice i dzisiaj pięknie podziękowałem pani Reni za tą pracę. Natomiast jutro, szanowni państwo radni,
będzie spotkanie i również, przepraszam, pożegnam panią Mariolę Żołędziejską. Pani Mariola Żołędziejska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, również z dniem 1 stycznia rozstaje się z pełnioną funkcją. Jutro spotkanie, na którym mi podziękuję. Funkcję, to państwo też wiecie, kierownika przejmie pani Agnieszka Materna, tak jest. Myślę, że osoba odpowiedzialna, która spełni się na tym stanowisku, wybrana zresztą w konkursie, który był ogłoszony. Tyle pani sprawy, dziękuję za uwagę. Dziękuję panu wójtowi za obszerną informację o pracy urzędu i wójta w okresie międzysesyjnym. Przejdę do kolejnego punktu, to jest informacja przewodniczącego o pracach komisji, tak, dnia 18 grudnia 2020 roku. Komisja Skarg i Wniosków Instytucji zapoznała się z wnioskami w sprawie stałej corocznej linii promo-gorzkowej Łożyc-Stemnice, plan remontu kanałów żeglugowych oraz powiązania w jeden kompleks z jeziorami na terenie gminy Koszakowice i spiętrzenia stawów podobranych i likwidacji grobu celem podniesienia korzyści z turystyki. Ta komisja przeanalizowała wnioski w tej sprawie i w punkcie pierwszym umożliwienia stawy promu na trasie Dominicę Toszkową na wzór rejsów po jeziorach w miejscowości Szwajcarii, co jest zdaniem wnioskującego bardzo efektywne ekonomicznie przy powstaniu kanału portowego i toru wodnego oraz uwzględnieniu wymogów, to jest zwodzonego mostu na ulicy Dworcowej w Gorzkowie Techniczne i podniesienia okolicznych mostów budowa 80 metrów kanału portowego. Plan ten określił wnioskujący jako perspektywiczny na 20 lat. W punkcie drugim to jest połączenia siecią kanałów żeglugowych dla jachtów i żeglówek obecnych akwenów w gminie Boszakowice. Akweny są połączone do sprawdzenia należytej oznakowanie, utrzymanie i pogłębienie. Rozbudowanie połączeń wytworzy potencjał dla turystyki wodnej spotykanego na Mazurach i propozycja powstania mariny w Grodnikach i w Zaborówcu, gdzie zdaniem wnioskującego istnieją wygodne ulokowane akweny, które można wykorzystać jako pisemnie portowe. I odnośnie trzeciego wniosku, budowy sieci kanałów gminy Ślus dla małych żeglówek w celu rozwoju turystyki w rejonie wsi Zaborówiec, plan na 10 lat przy założeniu budowy 400 metrów kanałów rocznie i umożliwienie rejsów do Gorzkowa. Wnioskujący proponuje również scalenie istniejących stawów hodowlanych w Zaborówcu, sztuczne jeziora i wyrównanie stada z ciałem stawów hodowlanych oraz powstanie przystani w miejscowości Górsku. Zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawione koncepcje są bardzo ciekawe, jednak zakres zadań nałożonych na samorząd w artykule 7 ustawy o samorządzie gminnym oraz posiadane środki w pierwszej kolejności obligują do realizacji zadań w zakresie utrzymania i budowy dróg publicznych, gospodarki sieciowej, ochrony środowiska oraz pomocy społecznej czy oświaty. Dodatkowo artykuł 44 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje gminy do racjonalnego, celowego i oszczędnego dysponowania środkami finansowymi w wysokościach określonych w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej. Jednocześnie komisja stwierdziła, że wnioski dotyczą tylko w części gminy Boszakowic, natomiast w zakresie, jakim odnoszą się do Zaborówca czy Górska, dotyczą gminy Kościelne. W tym stanie rzeczy komisja wnioski zaopiniowała negatywnie i zaproponowała podjęcie takiego stanowiska Radzie Gminy Boszakowic. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła też uwagę na niski poziom dróg w akwenach gminy. Natomiast dnia 30 grudnia 2020 roku bezpośrednio przed sesją odbyły wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisja Rewizyjna. Komisje dokonały analizy i zaakceptowały projekty uchwał
które są tematem dzisiejszej sesji. Tyle informacji odnośnie prac komisji. Kolejnym punktem naszej sesji jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informuję, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z jej przebiegiem. Został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Do dnia sesji nie zgłoszono do niego uwag. Stąd moja propozycja jego przyjęcia do skrzytania. Czy Państwo radni mają inną propozycję? Jeśli nie ma, to kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Widzę. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez odczytania. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok. Propozycję tej zmiany na posiedzeniu komisji omówiła pani skarb. Czy państwo radni mają jeszcze pytania do pani skarbnik w tej sprawie? Jeśli nie słyszę, to pozwolę sobie odczytać projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Dokonuje się przesunięć dochodów budżetu na 2020 rok określony w paragrafie pierwszym uchwały nr 13/110/2019 Rady Gminy Błoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustęp drugi, po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 56 553 590 zł 37 groszy, w tym dochodów bieżących 54 818 872 zł 42 grosze i dochodów majątkowych 1 734 711 zł 90 groszy, z czego dochody związane z realizacją programu finansowania z udziałem środków europejskich wynoszą 994 701 zł 49 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Dokonuje się przesunięć wydatków budżetu określonych w paragrafie drugim uchwały nr 13/110/2019 Rady Gminy Błoszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 85 tysięcy złotych oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 85 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustęp drugi. Kwota wydatków bieżących zwiększa się o 85 tysięcy złotych i wynosi ogółem 52 559 391 zł 66 groszy, w tym wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 65 952 zł i ogółem wynoszą 31 804 043 zł 48 groszy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 106 128 zł i ogółem wynoszą 18 139 429 zł 96 groszy. Wydatki związane z realizacją niestatutowych zadań zwiększa się o 172 080 zł i ogółem wynoszą 13 664 613 zł 52 groszy. Dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 2 443 032 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 19 048 zł i wynoszą 17 328 608 zł 80 groszy. Wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 370 000 zł.
Ustęp trzeci. Zmiany, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności przesunięcia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które wynoszą 17 956 333,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. Ustęp czwarty. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 58 711 194,95 zł, w tym wydatków bieżących 52 559 391,66 zł i wydatków majątkowych 6 151 803,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. Ponieważ nie było pytań do pani skarbnik, w takim układzie przejdziemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto przeciwny, kto się wstrzymał? Widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Uchwale zostaje nadany numer 24/184/2020. Kolejny punkt to jest przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026. Projekt tej uchwały został również omówiony na posiedzeniach komisji. Czy państwo radni mają w związku z tym pytania do pani skarbnik? Nie słyszę. W związku z tym pozwolę sobie odczytać projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Włoszakowice na lata 2020-2026. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Włoszakowice na lata 2020-2026 w związku z ustęp pierwszy zmianą budżetu na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Ustęp drugi. Doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. W związku ze zmianami ustalonymi w paragrafie pierwszym zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2020, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Włoszakowice. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że państwo radni uchwałę przyjęli, projekt uchwały przyjęli jednogłośnie i uchwale tej zostaje nadany numer 24/185/2020. Kolejny punktem naszym
posiedzenia jest przyjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok. Informuję, że projekt budżetu gminy na 2021 rok został pozytywnie z zastrzeżeniami zaopiniowany przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia została przekazana radnym. Czy pani skarbnik ponownie ma się odnieść do tej opinii, czy państwo radni? To nie będę czytał, więc nie wiem, przeczytać. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w projekcie uchwały budżetowej gminy Borszakowice na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 27/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku ze zmianami w osobach. Przewodniczący Zdzisław Drozd, członkowie Beata Rodewald-Waszkowska i Małgorzata Okręt, działając na podstawie artykułu 13.3 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, to jest Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, w związku z artykułem 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869 ze zmianami, wyraża o przedłożonym przez wójta projekcie uchwały budżetowej gminy Borszakowice na rok 2021 opinię pozytywną z zastrzeżeniem. I tu jest uzasadnienie. Punkt pierwszy tego uzasadnienia. Wójt gminy Borszakowice przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne. Projekt budżetu opracowany został w pełnej szczegółowości do paragrafów łącznie z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Dziennik Ustaw 2014, pozycja 1053 ze zmianami i spełnia wymagania uchwały Rady Gminy nr 37/263/2010 z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Borszakowice. Punkt drugi. Poczynione przez skład orzekający ustalenia wskazują, że opracowany przez wójta projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok przewiduje dochody w kwocie 54 430 982 zł podzielonym na dochody bieżące w kwocie 53 210 737 zł i majątkowe w kwocie 1 220 245 zł i wydatki w kwocie 53 995 982 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 48 219 244 zł 53 grosze i majątkowe w kwocie 5 736 737 zł 47 groszy.
Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 4 991 492 47 groszy, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka budżetu w kwocie 475 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Projekt przewiduje przychody budżetu w kwocie 2 665 tysięcy złotych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a rozchody zaplanowano w kwocie 3 140 tysięcy złotych na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, co znajduje odzwierciedlenie w załączniku nr 8 i 9 do projektu uchwały. W ocenie składu orzekającego projekt budżetu gminy po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych gminy. Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że zaplanowane kwoty subwencji, w tym części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez ministra finansów w piśmie ST3 przez 4750 przez 30 przez 2020 z dnia 14 października 2020 roku. Planowane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zlecanych gminom oraz zadań własnych zostały ujęte prawidłowo, tak po stronie dochodów, jak i kierunków ich przeznaczenia. W ramach planowanych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych gminy, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W projekcie budżetu została utworzona rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. To jest paragraf 12 uchwały, załącznik nr 2. Dział 758, rozdział 75818 oraz dział 754, rozdział 75421. W paragrafie 4810, których kwoty mieszczą się w wielkościach określonych w przepisie artykułu 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w artykule 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dziennik Ustaw 2020 roku, pozycja 1856. Zdaniem składu orzekającego szczegółowość projektowanego budżetu i wyrażone w projekcie uchwały budżetowej zapisy spełniają wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, a zawarte upoważnienia dla wójta zgodne są z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych i nie budzą zastrzeżeń. Projekt uchwały jest kompletny, rachunkowo zgodny i wewnętrzny spór. Rozdział trzeci, punkt pierwszy. Postanowieniem paragrafu 10 ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych, winno być zaciąganych, czyli przewidzianych do zaciągnięcia, jak wynika z przepisu artykułu 212 ust. 1 i 6 ustawy o finansach publicznych, kredytów i pożyczek w kwocie 4 140 000 zł, tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rachunku krajowym w kwocie 3 140 000 zł. Jednakże skład orzekający wskazuje, że w projekcie budżetu zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 665 000 zł. W związku z tym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek winien być ustalony w wysokości ogółem 3 665 000 zł, w tym tzw. krótkoterminowy w wysokości 1 zł oraz na spłatę w wysokości 2 665 000 zł do wysokości zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Nie uwzględnia się w tym limicie środków z bieżącej nadwyżki przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W załączniku nr 6 wydatki majątkowe budżetu na rok 2021 nie wykazano przedsięwzięcia ujętego w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik nr 2 wydatki majątkowe, pozycja 1323.
pod nazwą Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy ośrodku żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Zagospodarowanie terenu, którego okres realizacji planowany jest na lata 2021-2024, a limit na 2021 rok ustalony w kwocie 10 086 zł. Jednostką realizującą jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, funkcjonujący w formie jednostki budżetowej. W projekcie budżetu nie zaplanowano środków na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia zgodnie z przepisem artykułu 231 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. Wobec powyżej przedstawionych nieprawidłowości skład orzekający czyni zastrzeżenie w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający przedstawił jak sentencji. Tyle opinii składu orzekającego. W związku z tym przejdę do czytania projektu uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok. Paragraf pierwszy, ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 54 528 528 413 zł 14 groszy zgodnie z naleśnikiem nr 1 z tego podpunkt pierwszy dochody bieżące w kwocie 53 308 168 zł 14 groszy. Podpunkt drugi dochody majątkowe w kwocie 1 220 245 zł. Ustęp drugi dochody, o których mowa w ustępie pierwszym, obejmują w szczególności podpunkt pierwszy dotacje celowe na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zgodzonych ustawami w wysokości 15 010 819 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Ustęp drugi dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej w wysokości 25 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. I podpunkt trzeci dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 658 176 zł 14 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf drugi ustęp pierwszy ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 54 053 413 zł 14 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. I w tym podpunkt pierwszy wydatki bieżące w wysokości 48 341 675 zł 67 groszy. I tutaj są podpunkty. Podpunkt A wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 614 734 zł 39 groszy. I w tym są wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane na wysokości 18 751 468 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 11 863 266 zł. 39 groszy. Podpunkt B. Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 259 500 zł. Podpunkt C. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 972 579 zł. Podpunkt D. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 194 862 zł 28 groszy. E. Wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000 zł. Ustęp drugi. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w wysokości 5 711 737 zł 47 groszy, z czego wydatki inwestycyjne
na zakupy inwestycyjne w wysokości 5 311 737 zł 37 groszy oraz wydatki na wniesione wkłady do spółek prawa handlowego w wysokości 400 000 zł. Drugie wydatki, o których mowa w ustępie 6, obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, gminnych zadań zleconych ustawami w wysokości 15 010 819 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 tej uchwały. Podpunkt drugi, wydatki na realizację zadań wobec umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej w wysokości 25 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Podpunkt trzeci, wydatki na realizację programu finansowania z udziałem środków europejskich w wysokości 194 862 zł 28 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf trzeci. Nadwyżka budżetu w kwocie 475 tysięcy zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Paragraf czwarty. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 665 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 140 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Paragraf 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot i dotacji udzielonych z budżetu gminy. Podpunkt 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 405 500 zł. Podpunkt 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 854 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Paragraf 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 52 190 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. Paragraf 7. Dochody związane z gromadzeniem środków i z opłat i kar zakorzystanych ze środowiska w kwocie 20 000 zł przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Paragraf 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 331 000 zł przeznacza się na podpunkt 1. Realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3000 zł i podpunkt 2. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 328 000 zł. Paragraf 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 2 989 716 zł przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami. Paragraf 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 665 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na rok na rynku krajowym w kwocie 2 665 000 zł. Paragraf 11. Upoważnia się wójta do punkt 1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł. Podpunkt drugi, zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w artykule 89 ustęp 1 punkt 2, 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2 665 000 zł. Podpunkt trzeci, samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł. Podpunkt czwarty, dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Do tego punktu czwartego jest podpunkt A w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenie ze stosunku pracy, podpunkt B w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami. I podpunkt piąty, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach banku. Paragraf 12. Tworzy się rezerwy. Podpunkt pierwszy ogólną w wysokości 55 000 zł.
podpunkt drugi celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 tysięcy złotych. Paragraf 13. Wykonanie uchwały zgłosi się wójtowi. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto z Państwa, czy zgłosiły są uwagi do tego projektu budżetu? Nie słyszę. To kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu budżetu na 2021 rok? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy Państwo głosowali za przyjęcie tego budżetu i uchwale tej zostaje nadany numer 24/186/2020. Kolejnym punktem naszych obrad jest przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026. I tutaj do tego projektu tej uchwały również jest uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 roku. Może na głowę pominę, bo jest to samo co w uchwale dotyczącej budżetu gminy. I tutaj jedynie, że gminy przedstawił w projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głoszakowice uzyskał opinię pozytywną z uwagi również z uwagami, to jest uzasadnienie. Punkt pierwszy tego uzasadnienia, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głoszakowice został przedłożony w tutejszej izbie celem zaopiniowania. Wydając niniejszą opinię, skład orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami będącymi w posiadaniu Izby. Projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie gminy, sprawdzeniu sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi według stanu na dzień 30 września 2020 roku, uchwałą budżetową na 2020 rok oraz uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku budżetowego. Rozdział drugi. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera część normatywną zawierającą upoważnienia wójta do zaciągania zobowiązań i przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz część odsyłającą do załączników, których prezentowane są. Podpunkt pierwszy. Dane dotyczące dochodów, wydatków z budżetu z wyodrębnieniem dochodów, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia na wyższym, przychodów i rozchodów budżetu oraz informacje o relacji kształtowania się długu, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych oraz o relacji, o której mowa w artykule 242 załącznik nr 1. Podpunkt drugi, dane dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych, załącznik nr 2. Do projektu uchwały załączone zostało uzasadnienie zawierające określenia przyjętych wartości. Rozdział trzeci, punkt pierwszy, projekt uchwały w sprawie wieloletnich prognozy finansowej wraz z załącznikami zawiera dane wymagane przepisami artykułu 226 ustawy o finansach publicznych. Punkt drugi. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące na 2020 rok są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 4 991 490 47 groszy. Punkt trzeci. Z projektu wynika, że okres objęty wieloletnim prognozą finansową lata 2021-2026 odpowiada
okresowy, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wyczerpuje dyspozycję artykułu 227 ustawy o finansach publicznych. Punkt czwarty. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w 2021 roku, w latach następnych, zostanie zachowana relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Punkt piąty. W zakresie przewidzianym dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Punkt szósty. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganym artykułem 229 ustawy o finansach publicznych. I punkt rozdział czwarty, punkt pierwszy, skład orzekający wskazuje na następujące nieprawidłowości w wybiegu. W załączniku nr 1 przypływy w 2026 roku nie została spełniona reguła 2.2, zwiększył równy 2.2.1, gdyż w pozycji 2.2 wydatki majątkowe wskazano kwotę 11 394 774 zł 79 groszy, prawidłowo wyliczona, natomiast w pozycji 2.2.1 inwestycje, zakupy inwestycyjne, o których mowa w artykule 236 ust. 4 punkt 1 ustawy, wykazano kwotę 12 150 926 zł 8 groszy, czyli wyższą o 756 151 zł 209 groszy od kwoty ogółu. Pod punkt B w przedsięwzięciu pozycja 1, 3, 7 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych na mieszkaniu gminy. Okres realizacji w latach 2020-2021. Limit zobowiązań wykazano w kwocie 1 871 100 zł równej łącznym nakładom finansowym. Natomiast suma limitów wydatków jeszcze do poniesienia w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia 2021 wynosi 1 383 300 zł. Punkt drugi. Ponadto skład orzekający wskazuje na rozbieżność między projektem wieloletniej prognozy finansowej z projektem budżetu. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć, wydatki majątkowe, pozycja 1, 3, 3. Wykazano przedsięwzięcie pod nazwą zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy ośrodku żeglarskim nad jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej. Zagospodarowanie terenu, którego okres realizacji planowany jest na lata 2021-2024, a limit wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie 10 086 zł. Natomiast w załączniku nr 6 projektu uchwały budżetowej wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie wykazano. Budżet nie zapewnia środków na jego realizację. Mając powyższe na względzie, sąd orzekający postanowił dla sekwencji podpis przewodniczącego stanu orzekającego Zdzisław Drost. Tyle opinia składu orzekającego. Myślę, że pan skarbnik na posiedzeniu komisji nam wyjaśniła te nieścisłości. Nie wiem, czy państwo radni mają jeszcze pytanie do pani skarbnik w tej sprawie. Nie słyszę. W związku z powyższym przystąpię do odczytania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łuszakowice na lata 2021-2026. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Łuszakowice na lata 2021-2026 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Informacja o relacji wielkości dochodów i wydatków bieżących, o których mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2026 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Paragraf trzeci. Informacja o relacji i kształtowaniu się długu, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2026 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Powadnia się wójta gminy Kruszakowice do od punktu pierwszy zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, od punktu drugi zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Od punktu trzeci upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 13/112/2019 Rady Gminy Kruszakowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kruszakowice na lata 2020-2026. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszakowice. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2021 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Państwo radni 12 głosami przyjęli uchwałę, której mamy numer 24/187/2020. Kolejnym punktem naszego posiedzenia jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat. Tutaj również projekt tej uchwały został nam przedstawiony na posiedzeniu komisji. Także myślę, że mogę przystąpić do odczytania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych niezabudowanych na okres powyżej 3 lat. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę wójtowi gminy Kruszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Krzycku Wielkim oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi działań. Podpunkt pierwszy 13/3 o powierzchni 0,2410H zapisany w księdze wieczystej numer PO1L łamany przez 000 46603 łamany przez 1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie i drugiej działki 13/6 powierzchni 05047 hektara zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L 000 46603 łamane przez 1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kruszakowice. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. To stwierdzam, że wszyscy Państwo radni
zagłosowali za przyjęciem tej uchwały. Uchwale zostaje nadany numer 24 przez 188 przez 2020. Punkt 9 naszej sesji to jest podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia miejsca przyrody. Informuję, że na podstawie wniosku na leśnictwo Krakowice proponuje się ustanowienie pomnika przyrody, to jest dębu szybułkowego o wodzie pnia 510 cm położonego przy drodze w twarze pomnika. Projekt tej uchwały omówił nam również tutaj na posiedzeniu komisji pan Albert Cygan, uzasadniając proponowane przyjęcie tej uchwały. Myślę, że Państwo radni się zgadzają, że taką uchwałę powinniśmy podjąć. Pozwolę sobie projekt uchwały przeczytać. Paragraf 1, ustęp 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szybułkowy o obwodzie pnia 510 cm rosnące na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Stwarzewo oznaczonym numerem działki 5194 przez 2 okręg Stwarzewo 0010 w sąsiedztwie drogi powiatowej numer 4762 P Stwarzewo Niechód zwane dalej pomnikiem przyrody. Ustęp mówi z urzędem geograficznym umiejscowienia pomnika przyrody są następujące, może też urzędem sobie. Punkt 3. Mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody stanowi załącznik do uchwały. Ustęp 4. Pomnik przyrody, pomnikowi przyrody nadaje się nazwę do wierzchu. Paragraf 2. Stanowienie mniejszego drzewa pomnikiem przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody żywej charakteryzujących się wyjątkowymi kolorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak odchód, pokój i wysokość. Paragraf 3. W stosunku do pomnika przyrody w ramach czynnej ochrony ustala się podpunkt 1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających ochronę. Podpunkt 2. Zabezpieczenie zbytków i ran powierzchniowych pnia. Paragraf 4. W stosunku do pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy. Podpunkt 1. Niszczenia, uszkodzenia lub przekształcenia obiektów. Podpunkt 2. Uszkadzania i zanieczyszczania gleby. I podpunkt 3. Umieszczania tablic reklamowych. Paragraf 5. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje w Krakowice. Paragraf 6. Uchwała. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Krakowice. I paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia gminy wyborowej województwa wielkopolskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że radni przyjęli 11 głosami uchwałę przy jednym głosie przeciwnym. Wstrzymującym się, przepraszam. Uchwale zostaje nadany numer 24 przez 189 przez 2020. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków. Proszę Państwa, informowałem na posiedzeniu komisji, tutaj czytając informację o pracach komisji na sesji, że wpłynęło pismo. Wniosek w sprawie stałej całorocznej linii promu Szkoło-Dworzec w Mielnice, planu remontu kanałów żeglugowych oraz powiązania w jeden komplet z wierami na terenie gminy Łuszakowice i sprzątania spiętrzenia stawów hodowlanych i likwidacji grobów celem podniesienia korzyści z turystyki. Wniosek ten przekazano do Komisji Skarbu Wniosków i Petycji.
Komisja uchwaliła propozycję rozpatrzenia wniosków. Komisje stałe zaproponowały przyjąć stanowisko komisji w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku. Czy państwo radni mają inne uwagi, propozycje do tego punktu? Uchwała Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Jeśli nie słyszę, to pozwolę sobie odczytać projekt uchwały Rady Gminy Łuszakowice w sprawie rozpatrzenia wniosków. Tutaj paragraf pierwszy. Rada Gminy Łuszakowice postanawia załatwić negatywnie wnioski skierowane do Urzędu Gminy Łuszakowice dnia 3 grudnia 2020 roku w następujących sprawach. Podpunkt pierwszy, stały całoroczny gminy Tronu, Łuszkowo, Dworzec, Zmienice. Podpunkt drugi, planu remontów kanałów żeglugowych oraz powiązania jednych kąpiel z jeziorami na terenie gminy Łuszakowice. I podpunkt trzeci, sporządzanie spiętrzenia stawów wodobranych i likwidacji drogi celem podniesienia korzyści z turystów. Paragraf uzasadnienie stanowiska zostało zawarte w załączniku do uchwały. Paragraf trzeci. Zawiadamia się wnoszącego wnioski o sposobie ich załatwienia. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Łuszakowice. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że tę uchwałę radni podjęli jednogłośnie. Uchwale zostaje nadany numer 24/190/2020. Kolejny punkt to jest punkt 11. To są sprawy bieżące i tutaj mamy, powinniśmy zapoznać się z planami pracy komisji na 2021 rok. Informuję, że Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę. W związku z tym poproszę o przedstawienie planu komisji rewizyjnej. Nie wiem, czy pani przewodnicząca przeczyta, czy ja mam odczytać. Może pani. A niech pani odczyta, ja sobie na chwilę odczytam. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łuszakowice. Projekt planu pracy na rok 2021. Termin pierwszy kwartał. Dokończenie kontroli gospodarczej odpadów komunalnych gminy Łuszakowice. Przetarg, wpływy, zaległości, windykacja, ilość śmieci i zrzuty nieczystości płynnych. Drugi kwartał. Kontrola wykonania budżetu gminy Łuszakowice za rok 2020 wraz z oceną sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łuszakowice. Sformułowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla wójta za rok 2020. Trzeci kwartał. Kontrola wybranej inwestycji gminy Łuszakowice. Rozpatrywanie spraw bieżących wpływających do Rady Gminy. Kontrola realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień dla gminy Łuszakowice. Czwarty kwartał. Kontrola gospodarki finansowej, księgowości szkolnej, ustalenie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2022. Kontrole doraźne, problemowe zlecane przez Radę Gminy, współpracy z innymi komisjami. Dziękuję pani przewodniczącej za przedstawienie planu. Czy państwo radni mają jakieś uwagi do tego planu? Nie słyszę, w związku z tym poproszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem
tego Pana pracy w Komisji Rewizyjnej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Raczej wszyscy, bo kto się wstrzymał, wszyscy tam nie było, kto przeciwny, również nie było. Stwierdzam, że Rada przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej, która mam reflektor prosto w oczy, ale nie idzie go wyłączyć. Teraz może poproszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie planu pracy. No najlepiej to będzie. Komisja Oświaty i tak dalej przedstawia następujący program. Miesiącami styczeń, luty, zdalne nauczanie, wpływ na wyniki nauczania na postawy dzieci, formę psychiczną dziecka i zapoznanie z możliwościami porad psychologicznych, a także wizyta na nowo wybudowanym stadionie przy ZSW w Szakowicach. Miesiąc marzec, kwiecień przewidziano wizytę w SDS-ie i rozpatrzenie, analizowanie funkcjonowania opieki w okresie pandemii oraz zajęcie dziećmi z dysfunkcjami, objęte są te dzieci opieką psychologiczną i specjalistyczną. Maj, czerwiec, zajęcia pozaszkolne dzieci i młodzieży. Poza tym formy wypoczynku dzieci, dorosłych, rozpatrzeć możliwość zakładania siłowni zewnętrznych, zapoznanie się z wykorzystaniem terenów gminnych i tu planujemy również wyjazd, a także dalsze zagospodarowanie boiska w Jurzynie. Lipiec, sierpień, wyniki nauczania wszystkich szkół oraz zapoznać się z wycami absolwentów, czyli w tym również dalsze funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego. Wrzesień, październik, odwiedziny przedszkoli samorządowych, niepublicznych oraz żłobka. Ogłoszenie konkursu Nasi Bohaterowie. Ma być to konkurs historyczny we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy, dotyczyć naszych osób, naszych bohaterów. Listopad, grudzień, program ochrony wody, współpraca z GZK i nadleśnictwem w zakresie magazynowania wody, dopłaty dla osób zbierających wodę deszczową, dopłaty do pieców i innych alternatywnych źródeł energii. Przewiduje się także bieżące omawianie materiałów sesyjnych, możliwość zmiany kolejności omawianych spraw bądź poszerzenie treści dodatkowe tematów. Dziękuję. Dziękuję Pani Panie Przewodniczącej Komisji Oświaty za zaprezentowanie programu działania Komisji. Poproszę Panią Dorotę Langer z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Przesunęli się do rogu, aby uniknąć kolejnych lub
gorszych takich wypadków konieczne jest naprawienie tego odcinka drogi do pana wójta, do tego rzeka wójta gminy. Świeci wywozić z kortu i okolic kortu. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Nie słyszę. To powoli zbliżamy się. Ja bym chciał powiedzieć. A w Pani? A nie, czyli deklaracja. Nie, nie rozumiem, ale to dobrze, to Pan mój. Dobrze. No bo chciałem złożyć życzenia, to nawet są góry. No tak, tak chciałem. To proszę. Drodzy Państwo, no ponieważ zbliżamy się do nowego roku, to w ten niezwykły czas chciałbym Państwu złożyć życzenia, by nowy rok był pełny radości, szczęścia, pomyślności, by był pasmem sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Teraz będzie trochę na niech. Niech wszystkie Wasze najszczersze życzenia się spełnią. Niech ten rok będzie lepszy od tego, który za chwilę się skończy. Niech na Państwa rodziny spłynie pokój, radość, spokój. Niech tak pozostanie najlepiej na zawsze. Wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Dziękujemy. Dobrze, teraz Pan pójdzie. Myślę, że nie będziemy siadać, ale dlatego do życzenia. Państwo radni, myślę, że tak. Myślę, że chciałbym Wam podziękować za to, że trudny rok, jakim był 2020, spowodowany, wiecie Państwo, czym, ale byliście. Byliście na komisjach, byliście na sesjach, podejmowaliście jakże ważne i odpowiedzialne decyzje dla mieszkańców gminy Włoszakowice. Kolejny rok pewnie będzie rokiem kolejnych wyzwań. Znaczy to, żeby był lepszy ten rok, to nie oznacza, że ten rok był gorszy i że był złym rokiem. To, co Pan Przewodniczący powiedział, uważam, że wspólnie jako organ wykonawczy i Państwo jako uchwałodawczy zrobiliśmy wiele dobrych, mądrych, przemyślanych, ciekawych rzeczy, inwestycji dla mieszkańców, bo po to tu jesteśmy. I za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że znajdujemy ten wspólny język. Wspólny język, tu mam na myśli Państwa jako radnych, moją osobę jako wójta, mimo iż różnimy się w pewnych sprawach, ale tak też powinno być. Państwa zdanie jest dla mnie bardzo cennym zdaniem, bardzo
Cenię Państwa za to, że możemy właśnie na takim poziomie dyskusji merytorycznej, ale konkretnej spotykać się i rozmawiać i decydować o tym, co będzie w kolejnych latach w gminie Włoszakowice. Dziękuję za współpracę i życzę Państwu również dużo, dużo zdrowia i pomyślności być osobistym i do zobaczenia na kolejnej sesji, ale to już będzie przyszły rok 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 24. sesję Rady Gminy. Dziękuję Państwu za przybycie.